Jak cię przedstawić? A już jesteśmy na żywo? Jowko czy... Jak powiesz Jotko, to będę zdenerwowany. Jowko, nie Jotko. Jowko, Jotko, wszystko co... Nie. No to jak cię przedstawić? Jówko. Jówko? Dobra. A powiedz Marek. Tylko nie powiedz Mareczku. A zobaczymy, dlaczego nie Mareczku. A my na żywo jesteśmy już? No ale zwyczajony powiedz... jeszcze jesteś do kamer? Nie, jakoś ciągle pamiętam nasze pierwsze spotkanie. I pytanie jest, gdzie jest tutaj najlepsza polska dziennikarka? Co się stało z tym krążkiem tutaj, tym złoty krążek? To jest bardzo fajne, tylko zazwyczaj stukało i był problem później z dźwiękiem. A lubisz stukanie? Lubię złoty krążek. Ale fajny utwór. Dwie tak... obrączki szczero złote. Nie, nie, to bardziej ten konik, co to już ci niosą. Suknie z welonem. Kiedy ślub? Nigdy. No ale przez moment nie, myślałem. Ja nikomu już nie zaufam. Było, minęło. Nigdy, nevermore. Ale byłaś aktywna z pewną osobą. Nie mogę mówić. Był... Znaczy? No był tam jeden, takie kręcone włosy miał. A zrobił ci krzywdę? Ja nie chcę o nim gadać. Nie, dobra, nie ma tematu. Chcesz zostać moim obrońcą? Nie, nie nadaje się na obrońcę, na rzecznika prasowego. Aha, bo myślałam, że będziesz go bić. Nie, wpierdoliby mi chyba. Tak, za mnie? Mocny jest, ale przecież ci nic nie zrobiłem złego. No ty nie, ale czy za mnie będziesz się z nim bił? A warto? I od razu mi liścia sprzedajesz. Ty? Że ja? No, ty? Nie będziesz mnie bronił? Brutusie i ty przeciwko mnie. Wszyscy mnie opuścili. Sama zostałam. Stoję na tej ściance jak... Nowy operator czy ten sam? Nowy, Krystian Śmiałek jest... Wraca dziś, nie mógł wracać z Zakopanego. Dziś nie mógł tu być. Jest ze mną Michał. Bo wiesz, bo tutaj była walka. Dzień dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jest ze mną Marek Jówko, witam serdecznie, cześć. Witam serdecznie, Moniczko, co u ciebie słychać? Jak tam sprawy sercowe? Jak ci się tam live'y kręcą, TikToki, kiki i tak dalej? I friki? Tiki, ryki, fiki, miki, TikToki kręcą się bardzo dobrze, serduszko pękło na pół, ale już zbiera się, mam całe grono wsparcia, także... Będzie dobrze. To jest to serduszko. To są te dwie połowy. Pękło, tak? Ja jednak zostaję przy kasie, wolę złote monety. O! To ile tych złotych monet? I obrączki szczero złote, i szczero złote monety. Bo jak nie ma szczerego serca, no to niech będą szczere, przynajmniej szczere złoto. Moniko, nie znałem cię z tej strony. To ja do ciebie ze złotem szczerym. Na rękach, na ręku ci serce przyniosłem złamane na pół. Ja nie chcę złamanego serca. Marek, biegałeś dzisiaj za Jasiem Kapelą, o co chodziło? A nie, a podczas wiesz, panelu. Znaczy tak, najpierw powiedziano Marek przyjedź. Później pomyślałem, że jednak to w ramach tego, że cię zobaczę. Więc pomyślałem, nie, chętnie przyjadę na wywiad z tobą. Ale mówią, nie, pójdziesz na panel, bo trzymano do ostatniej chwili to w tajemnicy. Także moi drodzy, na razie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to we dwóch, nie wiem dlaczego, może federacja jednak widząc moje dwie przegrane ostatnie, nazwijmy walki, stwierdziła, Jówko jest tak słaby, że damy mu partnera. Tak, we dwóch na Jaśka, naprawdę. Także chodzi dziś tutaj ten człowiek, nie wiem czy go nie obraziłem ostatnio, bo na poprzednim wywiadzie dostał w ryj. Dlatego, żeby go tak postawić do pionu i żeby się zachowywał. Ostatnio patrząc, co zrobił Robalini, to w tej chwili nie wierzę tym tak zwanym kopartnerom, partnerom. Ty też zresztą nie wierzysz. Widzisz, wierzysz komuś, ufasz, a on ci nóż w plecy i te serce złamane, wiesz. Także od razu najpierw mu liścia. Pamiętaj, jak mi wywiniesz krzywy numer. Także nie, jak przyjdzie, to dostanie jeszcze jednego albo kopa w dupę. Tak, żeby go ustawić do pionu, żeby mu nie przyszła żadna głupia akcja w rodzaju atakować partnera. Czyli nawet jak się lubimy czy nie lubimy, to działajmy, współdziałajmy, pracujmy zusammen, takie ładne rosyjskie. Or together. A nie znam tego słowa, ale zusammen to znam. Zusammen, tak fajnie brzmi po niemiecku. Jawohl. To takie jest. Ich kann sprechen auf Deutsch ein bisschen. O, du bist sprechen in Deutsch, sehr gut. Sprich du Deutsch, nicht zu viele, meine Deutsch ist lade, belade, heute morgen bitte. Warten. Ja wolę ślibę alkohol. A jaki alkohol? Keine Ahnung.
takie, wiesz, Niemcy to słyną z tego, bardzo dobry korn, po 5 euro był, a także zwykle wypijałem 7, a teraz trzeźwy i niestety jak nie piję, to mi odpierdala. Także, nie wiem, chciałbym zadać pytanie, co u Ciebie? Coś z tym Jasiem Kapelą, dlaczego biegałeś za nim podczas panelu? Ja to chętnie chciałbym mu, właściwie chyba za ten tatuaż, ale tak naprawdę. A jak powiem, że sportowa waleczka, przecież teraz federacja idzie w sportowe waleczki, a zaraz twoi, jak wrzucisz wywiad, wszyscy powiedzą, Jówko, toż ty jesteś na liścia. Przecież nawet Laskowska by cię zatłukła, jakby ci wzięła. No tak piszą. No, to by cię brała, by cię lała i byś kwiczał. Sorry, to dlatego mam drugiego człowieka i we dwóch. Federacja stwierdziła, Jówko jest tak słaby, nie nadaje się do niczego, damy mu drugiego. Tylko sorry, ten drugi jest też taki mocny jak ja. Więc nie będzie to sportowa waleczka, plus ustawiłem go, pójdzie u Ekierta na wywiadzie, dostał w ryj, także mam nadzieję, że weźmie do siebie. Po pierwsze będzie trenował, nie wiem co trenował, na razie trenował zajoba, startował w jakichś wyborach. Jak przyjdzie do ciebie na wywiad, to możesz mu zajebać od razu w ryj. Wiesz co powiedział? Powiedział, że jego programem, jednym z punktów programu wyborczego jest, uwaga moi drodzy, odebranie praw wyborczych kobietom. Serio, wiesz jak on cię traktuje? No. Także jeszcze raz, jak go zobaczę, to chyba... Prawa wyborcze, uwaga! Sam je kurwa będziesz liściował, co? Mamy współpracować, kurwa, nie. Kumasz? Dobrze. Ja nie rozumiem, wy razem czy przeciw sobie? Na razie musi wiedzieć, o co tu chodzi. Aha, czyli trenujecie tak przed biegi, przed oktagonem? Nie wiem. To jest może te zaloty, gra wstępna. Okay. Jak podpadnie, będzie jebany. Myślę, tam oglądają również osoby niepełnoletnie. Tak? Będzie nie, bity, nie da platforma. Będzie bity, będzie płakał, będzie cierpiał. Lepiej? Marko, a czy ty w ogóle trenujesz? Szajbę. No. Powiem tak. 68 kilo, w tej chwili już 65. Tak naprawdę ze mnie nie jest żaden zawodnik. Ja chcę być frikiem. I wszyscy mówią, że to powinienem skończyć, to co teraz tu robię. To nie przynosi ani pieniędzy, ani zysku i robisz się pajaca. Tylko nikt nie zadaje sobie tego jednego pytania. Może taki jesteś? Może ty jesteś pojebany? Przyszedłeś tu, ktoś powiedział, to jest twoje miejsce. Więc... Jesteś? Lubisz z siebie robić pajaca? Chyba tak. Jednak. I później wychodzi, że szukasz roboty i nikt pajaca nie chce zatrudnić, więc może pójdę w tę pajacerkę. Uwaga, uwaga, oto chwila prawdy. Szczerość. Szczery do bólu, sercem na dłoni. Pójdziesz z monetami. Złotymi. Bo jak wiesz, jak czegoś nie możesz zdobyć, to możesz zawsze... A czego dziś nie można kupić za pieniądze? O, wszystko. Wiesz, czego nie można kupić? Zdrowia, szczęśliwego życia. Można. Zdrówko dzisiaj kosztuje bardzo dużo. Bardzo dużo. Natomiast czego nie można kupić? Nie można kupić tego momentu, teraz tak eschatologicznie zabrzmi, nie można kupić tego momentu, w którym jest twoja już ostatnia minuta, 5 minut życia, masz tą retrospekcję i tej chwili nie kupisz. Bo jak byłeś, sorry, powiem to, wypikasz to, jak byłeś przez całe życie skurwysynem, to na koniec możesz się nawrócić, ale i tak ci będzie żal tych złych rzeczy, które zrobiłeś. Tego nie kupisz. Tak jak w moim utworze. Louis Vuitton, zielone banknoty, a sumienie boli. Muszę zobaczyć, a gdzie to... Jedni dla zasięgów dadzą się kupić, sprzedać, sprzedadzą się. To nagrywałaś? Z Aleksandrą. Aleksandra Gołda, bez hamulców. Czyli nie mamy hamulców, sprzedamy wszystko za... Money, tudzież zasięgi. Sorry, ale jesteśmy w takim biznesie, w którym niektórzy mogą stwierdzić, że jesteśmy... Sprzedajni. Słowo prostytutka nie jest złym słowem. Jesteśmy prostytutkami medialnymi. Mów za siebie. Dobra, mówię za siebie. Jestem prostytutką medialną. Sprzedaję się za pieniądze. Tak, plastikowe. Nie, to jest prawdziwe złoto. No moi drodzy, to ile to jest warte? Wiecie, co jest warte? Tyle, ile ktoś będzie chciał za to zapłacić. I to jest tak, pytanie... Ile osób znajdziesz takich, które powie, to jest warte nic. Ktoś powie, to jest warte złoty dwa, a znajdzie się słowo, użyję tego debil, który powie, to jest warte 100, 200, 1000 złotych. Ludzie są po prostu głupi, gdyż tak naprawdę patrzą na coś i chcą to mieć,
a jednocześnie to znowu filozofia. A tak naprawdę nawet sobie nie zadaję trudu zobaczyć, że to jest tak naprawdę plastik, nic nie warty, albo leży na ulicy, to podniesie i myśli, że jest bogaty. Tak samo to jest prawdziwe nasza wartość, to nie jest to, co widać na zewnątrz i te wyglądy i tak dalej. Sorry, dobra, nie będziemy stypić. Teraz jest właśnie panel, gdzie jest Tazi, Daniel Magical i jest z nim jego partnerka na widowni. Powiedz mi, czy po tych słowach, które padły na Daniela urodzinach, przeprosiłeś Natalkę? Nie, ale należy to zrobić. Tak po prostu wiemy, że był tam kociołek z tajemnym składem i nie jest tajemnicą, że jak się z niego można wypić szklankę. Można wypić dwie, a jak ja wypiję cały, no to serio, szajba. Rozumiem, będziesz, przepraszam. Należałoby, aczkolwiek to nie było spotkanie na szukanie konfliktu. I tak naprawdę widzimy to na monitorze w tej chwili, szanowni widzowie, też to, jeżeli oglądacie, macie na Kiku. Właśnie face to face Daniela z Rafoniksem. Historyczna walka Rafona z Danielem. Oczywiście, niestety zmodyfikowana formuła jest tylko boks. Daniel ma uszkodzoną nogę po... Kiedy, nie pamiętam ile lat temu ten pierwszy pojedynek? No, trochę będzie. 5-6 lat temu i to jest historyczny powrót, także moi drodzy, Gala Prime 10-26 w Ostrowiec Świętokrzyski, oczywiście będzie Monika, najlepsza polska dziennikarka, Jagda Bóg, oczywiście ja z tym człowiekiem tutaj, politykiem, także wiecie, ja ustawiam jego, on ustawia mnie. Zobaczymy jak pójdzie, mam nadzieję, że tą agresję zachowa do oktagonu i we dwóch będziemy orać dupsko Jasia Kapeli. A wy proszę piszcie w komentarzach, czy ustawiamy, czy rozstawiamy. Dziękuję ci za rozmowę, wam dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzięki.